A tam jest już nasz kolejny gość, dr Janusz Sibora, historyk protokołu dyplomatycznego. Witam pana. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czyli się słyszymy. Pozdrawiam z Gdańska. Dziękujemy, też pozdrawiamy. Panie doktorze, dzisiaj pierwsza odsłona tak naprawdę zmiany warty przed Pałacem Prezydenckim. Zazwyczaj była przed grobem nieznanego żołnierza. Dlaczego robi się takie decyzje? Dlaczego podejmuje się takie decyzje? Sądzę, że to jest bardzo ważna decyzja, istotna i w wielu państwach, gdyby zmieniało się coś wokół Pałacu Prezydenckiego, gdyby zmieniał się ceremoniał, z całą pewnością trafia taka informacja na pierwsze strony gazet. Więc dobrze, że o tym dzisiaj mówimy i nadajemy temu odpowiednią rangę, jako że ceremoniał państwowy jest ważnym elementem budowania prestiżu państwa, prestiżu głowy państwa. Pamiętajmy, głowa państwa to nie tylko pan prezydent, to nie tylko osoba, ale to też jest instytucja, więc jeśli wprowadzamy pewną zmianę w tradycji, w ceremoniale, to należy dokonać analizy i powiedzieć, czemu to służy. Moim zdaniem ta zmiana, z którą będziemy dzisiaj mieli do czynienia, którą będziemy mogli zobaczyć, dobrze służy rozbudowie i ceremoniału państwowego i pokazaniu pewnej tradycji polskiej, polskiego ceremoniału, bo mamy się czym szczycić, więc elementów tutaj jest co najmniej kilka, które należałoby uporządkować, zaczynając od rodowodu historycznego, jako że tradycja warty przed Pałacem Królewskim, czy tradycja towarzyszenia właśnie królowi, to już jest w sumie całe dzieje polskie, a od Zygmunta Augusta są spisane dokumenty, szczególnie w czasach saskich. Ta gwardia, która towarzyszyła reprezentacyjna królowi, to ponad 200 osób. Towarzyszyły te elementy ceremoniału Konstytucji 3 maja, towarzyszyły też insurekcji kościuszkowskiej. No a my tu sięgamy bardziej do rodowodu z I wojny światowej, więc piękna tradycja, trzeba pamiętać, przed pałacem, wówczas jeszcze nie prezydenckim, ale w 1915 roku już pierwszy żołnierz polski tam się znalazł i pełnił wartę. Więc chyba dobrze, natomiast ja tu przyniosłem specjalnie do studia, myślę, że to zobaczymy, ceremoniał państwowy, o którym dzisiaj właśnie mówimy, z 1917 i 18 roku, gdzie pierwsze dokumenty zostały już spisane właśnie ceremoniału i jeden z tych dokumentów jeszcze w czasach Rady Regencyjnej mówi o warcie przed siedzibą Rady Regencyjnej, czyli na Zamku Królewskim wówczas, w dniu 1 stycznia 1918 roku. Więc nawiązujemy tutaj do tradycji. Myślę, że to jest bardzo ważne i dla młodzieży, jeśli chodzi o względy wychowawcze, i na pewno też dla turystów. W wielu państwach, nie tylko Europy czy świata, moment zmiany warty, która dokonuje się z reguły w południe, ale nie jest to obligatoryjne, jest taką atrakcją turystyczną, na którą też turyści czekają. Panie doktorze, ale czy to oznacza, że ta nasza zmiana warty, która jest w tej chwili wprowadzana przed pałacem, która będzie wprowadzana przed Pałacem Prezydenckim w samo południe, ona będzie podobna do tych, które są na przykład w Wielkiej Brytanii albo w Grecji? Nieco tak, nieco tak. To znaczy terminologicznie może pewne rzeczy należy uściślić, mianowicie następuje tu pewne przesunięcie, bo tu nastąpi to, co my dzisiaj zobaczymy o godzinie 12, jest to poprawnie mówiąc zaprzysiężenie posterunku przed Pałacem Prezydenckim. Jako że warta rozpoczyna się o godzinie 9 i kończy o godzinie 18 i tu obserwujemy pewien element, więc dokładnie, precyzyjnie mówiąc, zaprzysiężenie posterunku. Przy okazji bardzo dziękuję i pozdrawiam dowództwo garnizonu warszawskiego, które bardzo wiele pracy włożyło w przygotowanie tego i dokonuje tego rzeczywiście perfekcyjnie. Czy to będzie trochę taka konkurencja? Panie doktorze, muszę panu wejść w słowo, bo strasznie mnie korci, aby zadać to pytanie. Czy ta zmiana warty przed Pałacem Prezydenckim może być, może błędnie kompletnie, odbierana jako trochę konkurencja dla zmiany warty przed grobem nieznanego żołnierza? Chodzi mi o albo z jednej strony umniejszenie znaczenia jednego z tych gestów, albo odciągnięcie od niego uwagi. Już wyjaśniam. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Dlatego wprowadziłem to rozróżnienie.
że warta, ta, o której mówimy, która rozpoczyna się o godzinie 9, ona składa się z różnych posterunków. Jeden z posterunków jest to ten posterunek, o którym mówi pan redaktor, przy grobie nieznanego żołnierza. I tu nic nie ulega zmianie. Natomiast ten drugi posterunek przed Pałacem Prezydenckim ulega wzbogaceniu właśnie ta tradycja i będziemy mieli możliwość... Będziemy mieli możliwość zobaczenia właśnie rozwiniętego ceremoniału. Zostaną tam wprowadzone elementy musztry paradnej, więc będzie to ta zmiana posterunku, to zaprzysiężenie posterunku, dokładnie rzecz nazywając, trochę podobne do tego, co możemy zobaczyć w Londynie, czy w Oslo, czy w stolicy Szwecji, czy też w Czechach. W zasadzie we wszystkich państwach obecnie nasi sąsiedzi, szczególnie południowi, bardzo zadbają o to, żeby zmiana właśnie warty, czy zaprzysiężenie posterunku w naszym przypadku było właśnie rozbudowane ceremonialnie. I tu takie elementy będziemy mogli zobaczyć. Będzie werblista, będzie trębacz, więc zobaczymy pewne elementy, bardzo ciekawe, musztry paradnej z bronią. Także zachęcam do tego. To jest bardzo ciekawe, bo podnosi to i prestiż, i znaczenie, i atrakcyjność tego miejsca i ceremonii, a myślę też ma duże znaczenie patriotyczne. 11 listopada jednak tłumnie warszawiacy idą oglądać właśnie te elementy, kiedy możemy mówić o rekonstrukcjach historycznych, więc uważam, że to jest rzecz godna pochwały. Doktor Janusz Sibora, historyk protokołu dyplomatycznego. Bardzo panu dziękuję za wizytę na naszej dziękuję antenie. Dziękuję i zapraszam. Wszystkiego dobrego. O 10:30 dziękuję informacje. Również. Pozdrawiam z Gdańska.